tym filmie chciałbym powiedzieć parę słów o przechowalnictwie. Etap ostatni po zbiorach ziemniaków, bardzo ważny, ponieważ od tego zależy, jak dużo ziemniaków później uda nam się sprzedać w dobrej jakości, w dobrej kondycji. Pierwszym zasadniczym elementem przechowalnictwa, w momencie, kiedy przywieziemy ziemniaki do pomieszczenia, przechowalni, czyli miejsca, gdzie będziemy je przechowywać, to jest ich odpowiednie wysuszenie. Wysuszenie polega na tym, że z ziemniaka musi ziemia się osypywać, on musi być suchutki. A jak wiemy, w trakcie kopania gleba jest wilgotna, więc ta ziemia osadzona na bulwie niesie ze sobą dużo wilgoci. Gdybyśmy taką masę ziemniaków w postaci pryzmy czy takiego koszta, który widzicie Państwo w tle, zostawili nieosuszoną, musimy się liczyć z tym, że w tych warunkach wilgotnościowych rozwój bakterii i grzybów będzie zdecydowanie większy niż na suchych bulwach. Dlaczego? Ponieważ zarówno grzyby, jak i bakterie lubią wilgoć. One się w tym środowisku czują najlepiej i w tym środowisku się najlepiej rozmnażają, rozwijają. Czyli przywozimy ziemniaki, czy je gromadzimy w skrzyniach, w kontenerach, czy luzem, musimy mechanicznie osuszyć je. Czyli stawiamy wentylatory, tłoczymy powietrze, najczęściej powietrze chłodniejsze o 2-3 stopnie od tego, od temperatury ziemniaka, przez 3 do 5 dni. Drugi etap, bardzo ważny, zaraz po tym pierwszym, to jest tak zwany etap zabliźniania czy gojenia ran. W trakcie zbioru musimy się liczyć z tym, że ziemniaki są obijane, uszkadzane, oczywiście w mniejszym bądź większym stopniu. Jeżeli mamy jakieś nowsze maszyny, nowocześniejsze, to tam wysokość spadków jest bardzo ograniczona do 30, maksymalnie 40 cm i tych uszkodzeń jest znacznie mniej, ponieważ i pręty, i przenośniki są otulone różnymi gumowymi czy piankowymi elementami i to powoduje, że ziemniak jest traktowany troszkę jak jajko, nie może się zbytnio obijać. Dlatego ten etap zabliźniania ran jest bardzo ważny. Na tym etapie, który trwa około 2 tygodni, temperatura nie powinna być obniżana. Często to jest popełnianym błędem, że przywozimy ziemniaki do przechowania, od razu chłodnie włączamy, tak, żeby jak najszybciej schłodzić je. Im wyższa temperatura w tym czasie, tym proces gojenia jest znacznie szybszy. Najbardziej optymalna temperatura to jest około 18 stopni, czyli od 12 do 18 to jest optimum. Poniżej 12 proces się zdecydowanie mocno wydłuża, powyżej 18 no, zwiększamy też parowanie z ziemniaków. To już jest za ciepło, ziemniaki mają powolutku się schładzać. Jeżeli nam się rany wszystkie zabliźnią, uszkodzenia zagoją, to mamy tą warstwę korkową, która jest na ziemniaku, można powiedzieć hermetycznie zamkniętą. Żaden patogen nie jest w stanie wniknąć do bulwy. Dopiero uszkodzenie ziemniaka, dopiero kiełkowanie ziemniaka powoduje to, że gdzieś czy włamanie kiełka powoduje to, że tam jest otwór, którędy mógłby się patogen, bakteria czy grzyb dostać. Trzeci etap to jest etap schładzania. I tutaj też bardzo ważna uwaga, nie należy zbyt intensywnie schładzać. Jak będziemy zbyt intensywnie schładzać, możemy uszkodzić ziemniaki, które będą miały problem z kiełkowaniem. Jak je przechłodzimy, też będzie problem. Oczywiście schładzamy maksymalnie od 0,2 do 0,5 stopnia na dobę. Nie możemy tej temperatury obniżać gwałtownie. Dlatego taka masa ma bardzo dużą bezwładność cieplną. Czyli w momencie, kiedy ją schładzamy, to trwa bardzo długo, ale znowuż, kiedy będziemy ją ogrzewać, to ten proces też jakiś czas musi trwać. Temperatury, do jakich należy schładzać, to jest bardzo ważne. W nasiennictwie temperatura przechowywania sadzeniaków to jest 2 do 4 stopnie. Nie możemy trzymać tych ziemniaków w wyższych temperaturach, bo musimy się liczyć ze stratami przechowalniczymi, jak chociażby kiełkowanie, parowanie, bo w ziemniaku cały czas zachodzą procesy życiowe. One są spowolnione, ale cały czas zachodzą. Temperatura jest tym elementem, który nam spowalnia procesy życiowe w ziemniaku. A jednym z takich procesów jest chociażby oddychanie czy parowanie. Czyli po okresie przechowywania, jeżeli temperatura będzie zbyt wysoka, musimy się liczyć ze stratą ziemniaków w postaci odparowywania wody. Można spojrzeć sobie na te kontenery za mną, one były kiedyś pełniutkie w trakcie zbioru. W tej chwili mamy spadek około 100 kg ziemniaka na taki kontener, czyli to jest, musimy liczyć od 4 do nawet 10% mniejsza masa niż w trakcie zbioru. Stąd bardzo ważne jest utrzymywanie wysokiej wilgotności w przechowalni. 95% wilgotności, niska temperatura powoduje nam, że procesy są bardzo wyhamowane, a parowanie jest bardzo ograniczone. I wtedy te straty przechowalnicze są najmniejsze. Oczywiście straty przechowalnicze mogą być też występować
z punktu widzenia chociażby chorób, które są w ziemniaku. Tak jak powiedziałem, dla ziemniaków sadzeniaków jest to 2 do 4 stopni, ale już ziemniaki na przykład jedalne trzymamy w 4-6 stopniach. Dlaczego trochę wyższa temperatura? Chociażby dlatego, że w niższych temperaturach następuje przekształcanie skrobi w cukry proste. Ziemniak robi się słodki. Dlatego bardzo ważne jest, to jest bardzo ważne w przechowywaniu ziemniaków przeznaczonych na chipsy bądź frytki. Tam temperatura przechowania to jest 6 do 8 stopni, znacznie wyższa jak w sadzeniakach, ale wyższa temperatura powoduje też szybsze rozbudzenie ziemniaka, czyli kiełkowanie. Długotrwałe przechowanie to nic innego jak po prostu trzymanie w magazynie ziemniaków do momentu ich wywiezienia do klienta czy ostatecznego odbiorcy. Ten proces jest bardzo długi. Wbrew pozorom może trwać nawet 9 miesięcy. Jak widzicie Państwo, znajdujemy się w przechowalni sadzeniaków. Ale proszę spojrzeć jeszcze, może w tle widać, każda skrzynia jest opisana, to jest bardzo ważne. To, że zwozimy ziemniaki do przechowalni, trzymamy je w skrzyniach, szczególnie w przypadku ziemniaków sadzeniaków, gdzie ten materiał jest bardzo cenny, bo to są wysokie stopnie kwalifikacji, ta skrzynia musi być opisana dokładnie, co to jest za odmiana, z jakiej plantacji pochodzi, w jakim jest stopniu. Chcąc produkować ziemniaki o jakości europejskiej, bo wszyscy na to tak patrzymy, musimy inwestować w przechowalnie. Niekoniecznie w przechowalnie, które będą miały agregaty chłodnicze, bo ta przechowalnia, która tutaj mieści 3,5 tysiąca ton, nie ma agregatu chłodniczego, a potrafimy utrzymywać temperaturę rzędu 2 do 4 stopni, wykorzystując tylko warunki zewnętrzne. Wystarczy mieć klapy, drzwi, wentylatory i wtłaczać to chłodne powietrze do magazynu. Resztę samo się już będzie działo.